Prawie połowa listopada, wydawałoby się, że ta pora roku, czyli późna jesień, to dla miejsc typu ogród botaniczny okres martwy. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie życie tętni nieustannie. I tak nieprzerwanie od 13 lat. Właśnie wtedy powołano do życia Mikołowski Ogród. Była to taka inicjatywa profesorów Uniwersytetu Śląskiego, między innymi pana profesora Włocha i pana profesora Wiki, Stanisława Wiki, którzy stwierdzili, że tutaj na tym terenie istnieją znakomite warunki do założenia ogrodu botanicznego. Ale od momentu, kiedy powiedziano, że warto założyć, do momentu, kiedy założono ogród, minęło dużo czasu. Myśmy mniej więcej w 2003 roku, dzięki dużemu zaangażowaniu miasta Mikołowa i Urzędu Marszałkowskiego, przejęli dosyć spore tereny, wtedy należące do Skarbu Państwa, i zaczęli przymierzać się do budowy ogrodu. I właściwie do momentu, kiedy Mikołów nie wziął w swoje ręce całej inicjatywy, to ten proces był bardzo trudny i bardzo wolny, ale w momencie, kiedy w 2007-2008 roku rozpoczęły się takie prace, najpierw koncepcyjne, potem projektowe, nad budową Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej, to wszystko już ruszyło bardzo, bardzo szybko. I my w tej chwili jesteśmy na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Myślę, że takiego miejsca wiele instytucji nam zazdrości. Natomiast ja mogę powiedzieć, że myślę, że to miejsce jest w tej chwili znakomicie wykorzystywane. To są tysiące młodych ludzi, dzieci, które przychodzą na edukację i myślę, że wracają. To jest też bardzo ważne, że jest to miejsce już w tej chwili oswojone, zaakceptowane jako taki ważny punkt edukacji ekologicznej. Śląski Ogród Botaniczny to instytucja, którą można podzielić na dwie zasadnicze części, radzionkowską i mikołowską. Sam Ogród Botaniczny w Mikołowie też składa się z kilku części, dlatego że jesteśmy dużym obszarowo bardzo obiektem. Samo Centrum Edukacji z taką częścią parkową to jest blisko 24 hektary, z tego 15 hektarów zagospodarowanych, prawie 3 kilometry ścieżek, wystawa plenerowa, która w tej chwili to już jest kolejna finansowana czy współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, tym razem o grzybach. Ale jest również sporo, i to jest charakterystyczne dla ogrodów botanicznych, kolekcji. Te kolekcje cały czas jeszcze są małe, dlatego nie mówię o nich w pierwszym rzędzie, bo one muszą swoje odstać w miejscu i urosnąć, żeby można było powiedzieć, że tak, to jest kolekcja drzew na przykład iglastych, prawda? No bo one cały czas to jeszcze nie wiadomo, czy to drzewo, czy to krzew, bo są w wysokości nie za duże. I choć oczywiście od momentu, kiedy zostały posadzone, fantastycznie rosną i mamy nadzieję, że już za 5, 7, 10 lat będziemy śmiało mogli powiedzieć, tak, jesteśmy w takiej części, która się nazywa arboretum, a więc miejsce, gdzie prezentuje się kolekcje drzew i krzewów, naszego klimatu przede wszystkim oczywiście. W drugiej części znajdują się dwa tarasowe ogrody ozdobne, gdzie zastosowane są bardzo ciekawe rozwiązania dotyczące możliwości poznawania przyrody. Z jednej strony są podmokłe łąki z podestami, po których można chodzić. Można zajrzeć w głąb naszych stawów i zobaczyć, jakie rośliny, jakie zwierzęta w tych stawach żyją. Ale mamy również bardzo ciekawe kolekcje zachowawcze. To są kolekcje jabłoni, sady nasze, w których mamy blisko 300 odmian jabłoni. Oczywiście całą masę innych drzew owocowych, krzewów owocowych, pnączy. Ostatnio bardzo, bardzo dużą kolekcję założyliśmy actinidia, czyli takich małych, naszych malutkich kiwi, bardzo smacznych zresztą. I myślę, że to jest takie działanie, które już widać. Za niedługo również będzie widać nasze kolejne działanie, kolejny duży projekt, który wiąże się z budową kolekcji siedliskowych, czyli takich naturalnych, bardziej związanych z miejscem i przez miejsce kształtowanych. I chcemy w pewnym sensie założyć kolekcje, które są związane tutaj z naszym regionem. Czyli już nie żadne egzotyczne drzewa, nie z klimatu całego bardzo szerokiego, tylko takie nasze spotykane
spotykane na Wyżynie Śląskiej, może troszeczkę wychodzące także w kierunku Beskidów czy Małopolski, czy nizin środkowopolskich. Aktualnie na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego podziwiać można wystawę zatytułowaną Grzyby – Mistrzowskie Rzeźby Natury, przygotowaną przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym. Wystawa jest nietypowa, bo grzyby wśród roślin, zwierząt, w ogóle w przyrodzie gdzieś uchodzą uwadze. My postanowiliśmy zaakcentować ich obecność i przedstawić różne ich formy właśnie na kilkudziesięciu tablicach wielkoformatowych. Na wystawie są grzyby te wielkoowocnikowe, czyli te, które jesteśmy w stanie gdzieś dojrzeć. Niektóre rzeczywiście mają kilka milimetrów, ale i tak są uchwytne dla bacznego oka obserwatora. Wszystkie zdjęcia są ciekawe, bo one już podlegały selekcji, więc w ogóle wśród kilku tysięcy grzybów wybór tych już jest szczególny. Każde zdjęcie też opatrzone jest podpisem. Może wybiorę jakiś gatunek, to mogą być te jadalne, to są te interesujące. Może być borowik szlachetny. Mogą być mniej takie typowe, ale może bardziej niż ta wartość użytkowa, wartość jakby taka wizualna, estetyczna, to, że mają różne formy. Podczas dzisiejszych zajęć z dziećmi użyliśmy jednego grzyba jako rodzaju atramentu. To jest czernidłak kołpakowaty, grzyb, który dojrzewając rozpływa się, można powiedzieć, więc wystarczy unurzać jakiś pędzelek bądź źdźbło trawy w tych zarodnikach, w blaszkach i po prostu malować tym niczym farbkami. Wystawa dotycząca grzybów to nie jedyny powód, by późną jesienią odwiedzić Śląski Ogród Botaniczny. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie. Tutaj możemy jakby zaakcentować różnorodność roślin, jakie posiadamy. Część z nich właśnie teraz pokazuje swoje walory, czyli kolorowe pędy, pąki, moc owoców, nasion. Jest to szczególny czas w roku. Wiele osób wręcz pała taką sympatią do jesieni i wybiera się na takie nostalgiczne spacery właśnie teraz. A oprócz tego ogród nieustannie odwiedzają również uczniowie z całego Śląska, by wziąć udział w pasjonujących lekcjach, które z pewnością są o wiele ciekawsze od siedzenia w szkolnych ławkach. Są to zajęcia zwykle terenowe, kiedy spacerujemy sobie i spoglądamy na tą przyrodę taką, jaka ona jest, czyli jesienią podziwiamy kolory przebarwiających się liści, przyglądamy się zwierzętom, owadom, część z nich udaje się na spoczynek zimowy, inne są aktywne, przylatują do nas ptaki z innych krajów, więc wiele się dzieje przez cały rok. My cały czas jesteśmy niejako w takim szczycie edukacyjnym. To nie jest tak, że już ogród jest zamknięty. Przede wszystkim ja chciałbym zwrócić uwagę, że mamy w tej chwili, o tej porze roku, unikalną możliwość przyjrzenia się owocującym drzewom, krzewom, opadającym liściom, strukturze tych liści, ale również właśnie tym, o czym powiedziałem, czyli grzybom, które na naszym terenie rosną. Niezależnie od tego zawsze jest przestrzeń i miejsce na to, żeby taką aktywność ruchową po prostu na naszym terenie mieć i to są zajęcia survivalowe, które też prowadzimy. Niewątpliwie to jest taki dosyć duży, szeroki wachlarz działań, które podejmujemy. Ja myślę, że w tej chwili też warto wspomnieć o naszej kolekcji traw, które zaczęły wysychać i szeleszczą w sposób taki tajemniczy i to dla wielu osób też jest fantastyczne przeżycie znaleźć się w takim, może nie bardzo dużym ogrodzie traw ozdobnych, ale te kilka arów traw robi też wrażenie. Jesteśmy czynni cały rok i nawet zimą prowadzimy zajęcia. Jeżeli to nie jest możliwe na dworze, to w salach wykładowych z mikroskopami. Mamy wieżę widokową, dwie części, także jest tutaj moc atrakcji i jesteśmy w stanie zainteresować każdą grupę odbiorców od przedszkolaków po emerytów.
Warto zaznaczyć, że od 2011 roku w Śląskim Ogrodzie Botanicznym funkcjonuje regionalny bank nasion. Głównym celem jego założenia jest przechowywanie nasion gatunków rzadkich i ginących, ważnych dla terenu Górnego Śląska. O szczegółach opowiada Katarzyna Galejciwiś, kurator Śląskiego Banku Nasion. Pomieszczenie, w którym jesteśmy, to jest Śląski Bank Nasion. Tak naprawdę jest to połączenie pokoju hodowlanego z bankiem nasion, także staramy się w tym jednym miejscu zrobić wszystko od momentu, gdy próbka nasion do nas przywędruje, przez oczyszczenie, przeprowadzenie testów kiełkowania, aż po jej przechowywanie w niskich temperaturach, czyli w naszym przypadku jest to temperatura minus 25 stopni Celsjusza. To tak z grubsza. Po co ten bank nasion? Jest kilka ogrodów w Polsce, które zajmują się przechowywaniem nasion. To są głównie nasiona gatunków rzadkich, chronionych, które są u nas ginące z jakiegoś powodu. Pierwsze takie banki nasion powstały w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w Powsinie, i jest jeszcze Leśny Bank Genów Kostrzyca. Oni się zajmują głównie gatunkami leśnymi. My jesteśmy dość młodym bankiem, powstaliśmy w 2011 roku. Oczywiście przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym, jesteśmy jego częścią, jednostką. I obecnie realizujemy taki niewielki projekt, natomiast dzięki niemu udaje nam się zgromadzić dość duże zasoby nasion. To jest projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. On się nazywa Flor Natur Silesia, taką ma nazwę, ponieważ skupiamy się na gatunkach z naszego regionu, czyli z Górnego Śląska. Ja może pokażę, w jaki sposób przechowujemy już same próbki, bo myślę, że to jest zazwyczaj dość ciekawe dla osób nas odwiedzających. One są przechowywane w specjalnych trójwarstwowych torebkach. Tak wygląda już zdeponowana próbka. Ona jest zamrożona, hermetycznie spakowana szczelnie, także tam nam się nie dostają żadne substancje do środka i ona sobie może spokojnie nawet przez dziesięciolecia w takich warunkach być. Oczywiście musimy co kilka lat przeprowadzać testy kiełkowania, żeby sprawdzać, czy nasiona dalej zachowują zdolność do kiełkowania. I w zasadzie na tym to się kończy. Oczywiście te nasiona są do użytku. Jeżeli będą potrzebne w jakimś programie reintrodukcji, restytucji, my te nasiona udostępniamy innym jednostkom, a także będą przez nas w przyszłości wykorzystywane do tego typu projektów. Wbrew pozorom mamy dość dużo pracy jesienią i wczesną zimą, ponieważ nasiona są zbierane mniej więcej od kwietnia aż po pierwsze przymrozki. Niektóre gatunki bardzo późno te nasiona zawiązują, albo dość późno one dojrzewają, czyli są gotowe do zbioru. Także ja często dostaję próbkę późną jesienią i dopiero wtedy mogę zacząć z nią coś robić, czyli zacząć ją suszyć, oczyścić, bo to też jest bardzo ważne, i przeprowadzić testy kiełkowania. Także to się nam przesuwa aż do wiosny kolejnego roku. To różowo-fioletowe światło to jest specjalne oświetlenie dla roślin. Dzięki niemu możemy siewki, które uzyskamy w komorze, która jest tutaj za nami, wyjąć i dalej poddawać dalszemu wzrostowi, bo one już są skiełkowane, ale my nie wyrzucamy siewek, które uzyskujemy w trakcie testów kiełkowania, tylko wykorzystujemy je później w naszych kolekcjach ex situ. Możemy je też czasem udostępnić innym instytucjom, bo oczywiście to są nasiona gatunków rzadkich, cennych, więc nie chcemy tych siewek marnować, one są dalej wykorzystywane, więc tutaj sobie będą podrastały. W trakcie projektu kupimy również mini szklarnię, dzięki której będziemy mogli te rośliny jeszcze aklimatyzować dodatkowo przed posadzeniem je w grunt. Współpracujemy z innymi ogrodami botanicznymi w Polsce, między innymi właśnie z Powsinem, z Poznaniem, Lublinem, i razem z tymi ogrodami jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego takiego projektu. Mamy nadzieję uzyskać dofinansowanie, ale może na razie nie będę zdradzać szczegółów, żeby nie zapeszać. Dofinansowanie. To bardzo często słowo klucz, jeśli chodzi o działanie tego typu instytucji. W tym zakresie Śląski Ogród Botaniczny bardzo często współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz jest taką instytucją, która od zawsze nas bardzo mocno wspiera. I wiele działań, które podejmujemy, nie chciałbym powiedzieć, że nie miałyby miejsca, ale byłoby je znacznie trudniej zorganizować. A więc jest to taka instytucja, która po prostu pewne projekty pozwala robić lepiej, na większą skalę, bardziej spektakularnie. Wojewódzki Fundusz wspiera działania, które są realizowane przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, a teraz też jego oddział w Radzionkowie, prawda? Generalnie wspieramy tam rozwój ogrodów botanicznych, działanie z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz edukację ekologiczną z zakresu ochrony przyrody. Wspieramy na przykład kolekcję sadowniczą, rozwój kolekcji sadowniczych, gro działań takich poświęconych temu, żeby
nadal pewne gatunki, na przykład jabłek, gruszek, nadal funkcjonowały w naszym społeczeństwie. Coś, co już zanika z normalnych takich ogrodów, właśnie tam jest taka kolekcja wzbogacana i jest to utrzymane. Ale też wspieramy tą edukację ekologiczną. Teraz ostatnio mieliśmy taki wspaniały wniosek na kampanię edukacyjną. W ramach kampanii mamy konferencje, mamy wspaniałe wystawy, mamy warsztaty dla dzieci. To jest ogromna dawka edukacji ekologicznej dla naszego społeczeństwa, dla tego najmłodszego w dużej mierze. Mamy tutaj takie dwa nasze sztandarowe działania, o których na pewno warto powiedzieć, bo ja nie mówię o nieustającym wsparciu w rozwijaniu naszych kolekcji, bo to jest taka rzecz, która jest dla nas ważna, ale ona może nie jest aż tak widoczna, jak te nasze imprezy, które też są finansowane w ramach kampanii związanej z różnorodnością, potęgą życia. Różnorodność, potęga życia to ta nazwa kampanii. I to są właśnie te wystawy, o których wspomniałem. I to jest cały cykl imprez familijnych, rodzinnych, związanych ze śląskim kalendarzem ekologicznym. I tych imprez jest bardzo dużo. To jest kilkanaście dużych imprez w ciągu roku, które ściągają już w tej chwili tysiące odwiedzających. Z drugiej strony to jest też, myślę, że takie działanie, które pozwala nam lepiej troszeczkę funkcjonować w takim jakby codziennym naszym działaniu. To jest wsparcie naszej działalności takiej po prostu organizacyjnej. Łatwiej jest zdobyć materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć, czy też do takiego po prostu codziennego funkcjonowania naszego ogrodu. No i nowe inicjatywy, które też zostały wsparte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, tak jak na przykład naszą nową kolekcję roślin użytkowych, czyli warzywnik, który mamy nadzieję, że będzie też takim jednym z ważnych elementów edukacyjnych, bo to jest też cel tej inicjatywy. Na zakończenie jeszcze raz warto zaprosić do odwiedzenia tego wyjątkowego na Śląsku miejsca, które żyje przez cały rok i o każdej porze jest piękne. Wstęp na teren ogrodu jest bezpłatny, a godziny otwarcia poszczególnych jego części, jak również inne niezbędne informacje, znaleźć można na stronie internetowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.